Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Kochani, przychodzę się do Was z filmem, który jest odpowiedzią na komentarz od osoby, która napisała komentarz, bo ja to poprosiłam. Już mówię, czego rzeczy dotyczy. No tak, jak widzicie, ogród można usłyszeć, nie tylko zobaczyć, więc chcę Wam dać tę możliwość posłuchania ogrodu. No i przy okazji coś tam o perfumach opowiedzieć. W związku z tym jest taka akcja teraz u mnie na kanale. Wypiszecie komentarze, które są propozycjami na pogadanki perfumowe. Czy wiecie, pogadanka rządzi się swoistymi prawami. A ja podejmuję temat, mniej lub bardziej w sposób udany, a najważniejsze i tak są ptaki i ogólnie zwierzaczki, które gdzieś tu grasują w okolicy. Tematy na te pogadanki są pod postem, na którym jest tutaj na YouTubie, na którym jest koszyczek ze zdjęciem. Zdjęcie z koszyczkiem, na którym są książki, perfumy i tak dalej. Chyba ten koszyczek, albo jakiś taki podobny. Także kochani, piszcie tam, jak macie coś, co Was inspirowało, chcecie, żeby zacząć o tym mówić. Dzisiaj będzie film na kanale, dla Was to kilka dni pewnie do tyłu, o perfumach Baccarat. To nie będzie jeszcze recenzja w żadnym wypadku, ale takie moje trochę tezy, przemyślenia, bo rzeczywiście jest tam parę rzeczy do rozpracowania. W tle to, co widzicie, to jest mój sad cały, taki w starym stylu. Zostawiłam trawę, żeby tak było, jak jest, ulegając tym modom na to, żeby nie kosić. No, nie wiem, czy dobrze robię. Zobaczę. Kochani, także tak, mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a to jest niezależny kanał perfumowy. Ja generalnie unikam współprac, no, z wielu powodów. To nie do końca jest tak, że autor ma wtedy wolne ręce. A poza tym jestem w takim trochę trudniejszym momencie mojego życia, zaraz by pewnie był jakiś hejt, także nie, to na razie nie robię tego, ale w związku z tym dziękuję tym wszystkim, którzy oglądają reklamy, wspierają mnie finansowo, bo jest taka opcja tutaj, jest i podziękuj, i wesprzyj regularnie. Powiem szczerze, to przede wszystkim dodaje siły, a pieniądze oczywiście są bardzo ważne i pomagają po prostu tworzyć treści niezależne. No i właściwie czuję się już niezależnym autorem. Może nie mam jeszcze możliwości kupowania wszystkich perfum, które się pojawiają, ale to, co ja uważam za ważne i co chcę Wam przekazać, żebyście na to zwrócili uwagę, to już sobie powoli mogę kupować. Także bardzo Wam za to dziękuję. Praktycznie zbliżam się do momentu, kiedy będę mogła powiedzieć, mam pracę marzeń. Wierzę, że ten moment nastąpi. Nie wiem, jestem niepoprawną optymistką. No i to tyle. Także bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie formy wsparcia, łapki, udostępnienia. Co tam możecie, to oczywiście bardzo o to proszę. To działa bardzo. Nawet ten w ogóle maj, bo już właściwie ja dzisiaj nagrywam, to jest 30 maja, to był całkiem taki dla mnie korzystny pod wieloma względami, ale też więcej chyba filmów było. Także pomimo takich właśnie ostatnich kilku trudnych lat, ten maj, może to, że się tam wyżaliłam w jednym z filmów, to nie jest najgorszy. Także kochani, dzięki bardzo. A właśnie jakby kluczem do tego wszystkiego jest ta Wasza aktywność. Bo tak, ja oczywiście staram się dawać Wam tu treści jakościowe, ale jakby Was nie było, to sobie tak gadała do tej kamery i gadała. Dobrze. Już, jeden z komentarzy jest taki. Kamsi napisała. Ciekawi mnie, co Pani sądzi o tych wymyślnych nutach, które można coraz częściej znaleźć na fragrantice. Bielizna. Niezorientowanym przypominam, że jest coś takiego jak encyklopedia perfumowa i już jest ich wiele. Jedną z takich najstarszych jest Fragrantica i tam ludzie zaglądają, piszą komentarze. Powiem szczerze, komentarze są czasem naprawdę bardzo ciekawe i nieraz mnie inspirowały. Jak czasem nie wiem, jak zapach pachnie, to opis mi nie wystarcza, wtedy sięgam po komentarze. Także Fragrantica, ale jest jeszcze jakieś Wiki Parfum. Jest tych już Parfumonet. Szukajcie, tego znajdziecie. Jest. Ja muszę chyba film o tym osobny zrobić. Base Notes. Tak, też korzystam z tego często. Na Fragrantice. Także zaglądajcie tam. W ogóle na Fragrantice też można, jak na przykład macie ulubione perfumy, których już nie można znaleźć, to tam jest przypomina mi, podobne do, i ludzie głosują. To wybierajcie takie, które są powiedzmy gdzieś w środku. Czasem jest jakby to źle tam prowadzone, ale to już mniejsze.
Dobrze, Fragrantis, na przykład bielizna. No to przypomnę, że bielizna, czy wyprany t-shirt był w perfumach DKNY Woman. One pachniają właśnie kamieniem mokrym, t-shirtem świeżo wypranym, chyba na biały było napisane, i wódką zmrożoną. Mhm. Pasta do zębów, winyl, krzemień, był ten krzemień gdzieś. Lód, rafa koralowa, nuty solarne. Nuty solarne są ciekawe, bo w sumie to ja nie wiem, co one oznaczają. Na przykład nuty słone też są ciekawe. Dobrze. Przecież to nie powinny być nuty. Pasta do zębów to jest złożenie zapewne zapachu mięty plus innego składnika. Słuszna uwaga, chociaż trzeba też jest dużo eukaliptusowych. Czy to jest taki chwyt marketingowy, żeby przyciągnąć uwagę? Czy takie nuty zapachowe się faktycznie tworzy w laboratoriach? Czy może, no to może po kolei. Czy jest to chwyt marketingowy? Ale rzeczywiście. I bardzo często jest tak, że na przykład na fragrantice jest wskazane, że jest nuta jakaś tam, a jak wchodzicie na stronę producenta i szukacie tych perfum tam, to nie znajdziecie tej informacji, że tam jest taka nuta. Tak samo będzie zaraz z tymi perfumami, które Wam tu zaprezentuję. Czy takie nuty faktycznie tworzy się w laboratoriach? Tak, słuchajcie. Generalnie to jest tak. Dzisiaj perfumy to są chemiczne puzzle. Z wielu powodów, chociażby z powodów etycznych, pozyskiwanie naturalnych składników. Właśnie ostatnio dostałam maila od jednej osoby, która pisze, że jaśmin jest pozyskiwany nieetycznie przez, na holenderskiej stronie to znalazła, holenderskiej, nieetycznie przez pracujące kobiety z dziećmi. Ja, w ogóle to było widać, jak się zagląda na te filmy, gdzie te naturalne składniki są pozyskiwane, to widać, że widać tych robotników pracujących przy zbieraniu róż, przy zbieraniu tych składników, to jest niepokojące trochę. Wydaje mi się, że właśnie takie kobiety, co powiedzmy, odchowały dzieci, nie mają w zasadzie żadnej historii zawodowej i muszą się czymś takim trudzić, a teraz podobne dzieci. No słuchajcie, na zbieranie ilość tych jaśminów, plus to, że Yves de Hiris mówi, że to jest taki potomek bardzo zacnego rodu perfumiarskiego, że gdyby chcieli wykorzystywać do tego gigantycznego biznesu zapachowego, jakim dzisiaj jest ten no zapachowy, chemiczny biznes, bo to perfumowy to już za mało powiedziane, bo to są składniki i do jedzenia i tak dalej, to przerobilibyśmy wszystko coś zielone na ziemi. Także tu chemia jest jakby takim ratunkiem. No i tworzy się takie moduły. Nie wiem, teraz jak czasem zaglądzić na Fragrantikę, jak na te nowsze zapachy, jak są opisywane, to jest na przykład, no ja wymyślam, różex z takim R albo z napisem TM. To oznacza, że zapach róży został uzyskany w sposób syntetyczny i jeszcze do tego opatentowany. I tak samo jest z różnymi nutami drzewnymi, no o tych, które są nutami nawiązującymi do nut animalnych, to mogę tylko powiedzieć, że brawo, że tak jest. Stąd te wszystkie ambroksany nawiązujące do ambry, nie bursztynu. Stąd te wszystkie białe piżma, to jest najczęściej właśnie syntetyczna substancja. Czy takie nuty tworzy się w laboratoriach, czy może jest to tylko jakiś wymysł Fragrantica? Częściowo wymysł Fragrantica, zatem odpowiadam, a częściowo taki marketing, bo tak, promocji perfum towarzyszy takie wydarzenie medialne, są zapraszani najważniejsi dziennikarze, najwięksi eksperci, no i tam często są takie sytuacje, jakieś scenki. No generalnie promocja ma wprowadzić w jakiś nastrój tych dziennikarzy. No to opowiada się im jakąś historię. No to jak chce się sprzedać jakiś zapach, który pachnie czystością, to pewnie takie motywy będą tam się pojawiać i będzie to jakby maglowane, będzie to po prostu no, w formie, no jak to wygląda tak naprawdę, albo jakieś filmy są publikowane, albo jak jest to w Polsce, gdzieś tam za granicą to bezpośrednio sama modelka przyjeżdża. Jest koncert na przykład, jest jakaś inscenizacja, no to jest, no jak to takie imprezy, to średnio są imprezy, to są eventy. Także buduje się taki przekaz właśnie na tym spotkaniu, tam w kuluarach ktoś coś mówi tym dziennikarzom, że to właśnie chodzi o to. Ja to widziałam i tak widzę, że to jest taka próba narzucenia narracji. Może dobrze, może źle. Ma plusy, inaczej, ma to plusy, ma swoje minusy. Także tak, jest to wymysł marketingowy i nie tylko Fragrantiki. Nutę bielizny spotkałam ostatnio i słuchajcie, się okazuje, mam ten flakon. I to pełnowartościowy, wlewę. Słuchajcie, to jest niezła linia. Ja dzisiaj jeszcze zrobię film o tych. Mam próbeczkę, nie wiem, kupiłam, dostałam.
No, to powiem, te są świetne, męskie. To jest 0,7, a tu jest jedynka. I teraz tak, warto te perfumy docenić. To są perfumy z 2016 roku, bo dzisiaj się już robi takie evergreeny, samograje perfumowe i już nie znajdziecie takich perfum trochę trudniejszych tak łatwo. Oczywiście znajdziecie w perfumeriach niszowych, ale jak szukacie czegoś nieoczywistego, to mi pobrzmiewa ciągle ta nuta figi, ale tak naprawdę jest to jakaś opowieść o tej nucie sandałowej, zinterpretowanej tak, jak to zrobiono w Santal 33 Le Labo. Także, no, można powiedzieć, że te dość trudne perfumy się przyjęły i są po prostu już kolejne odsłony. Teraz ja się posługuję tym, co znalazłam na Fragrantice. Tu mam taką informację, że perfumiarzem jest Emilio Valeros, czyli hiszpański kreator. No i właśnie kilka słów, no to jest hiszpańska marka, takie srebra rodowe Hiszpanów. To jest hiszpańska marka słynąca z luksusowych wyrobów skórzanych. Brzmi po niemiecku, czy z niemiecka, to dlatego, że Hiszpanie, Angel Schlesser też jest hiszpańską marką. To też Hiszpanie po prostu mają sentyment do tych marek. My mamy sentyment włoskich i bywa, że polskie marki właśnie skórzane miewają nazwy włoskie. No, może o skórzanej Witchen to nie wiem, co powiedzieć. Niektórzy mówią Witchen, to tak też brzmi z niemieckiego. No dobrze, ale wracamy z Hiszpanii przez Niemcy do Polski. Nuta głowy i włoska mandarynka, różowy pieprz bergamotka. A ja sobie je naniosę. Może pora się na takie perfumy przestawić. Bo teraz jak wszyscy będą pachnieć ładnie, jak Barbery Godes, no to może trzeba właśnie pomyśleć o czymś po prostu intrygującym, co niekoniecznie musi się podobać od pierwszego powąchania. Nuta środkowa, czyli nuta serca, sandałowiec, egipski jaśmin, len. I to będzie pewnie to, o czym pani mówiła, nuta bielizny. Len. Len jest w tej chwili luksusową tkaniną. Przez lata był taką zgrzebną, trudną w obróbce nutą, która po prostu, której wyprasowanie było wyzwaniem, a teraz się nosi panowie noszący lniane, niewyprasowane koszule. To jest właśnie ten szyk i klasa. No, takie czasy. I myślę, że gdzieś ta nuta czystościowa tu pobrzmiewa. Być może to jest właśnie sposób na oswojenie tej nuty sandałowej w tychże perfumach. No, jeszcze wanilia, ambra i piżmo. Bardzo ładne, bardzo ciekawe, choć nie takie, że po prostu mogą się spodobać od pierwszego powąchania. Jeszcze na Fragrantice znalazłam taką informację, że jest to ekskluzywna, no to co Wam powiedziałam, molekuła ambrowa, czyli po prostu ktoś opatentował jakiś związek chemiczny, nazywa się ambar 001. I on tutaj właśnie w połączeniu z łakomymi, czyli z tymi gourmandowymi nutami wanilii, daje właśnie ten najlepszy efekt. Tak, to jest ciekawe, że właśnie ta nuta sandałowca została tutaj ujarzmiona takimi bardzo, bardzo przyjaznymi nutami, bo tak, ambra daje efekt czegoś ciepłego i słodkiego, no wanilia podobnie, ale też nieco żywicznego, morskiego. No a zapach czystości, no to już przede wszystkim nuta, do której wszyscy wzdychają i no, na przykład taki rynek amerykański, no to po prostu stoi takimi perfumami. Także słuchajcie, to jest ciekawa marka. Jak szukacie czegoś innego w perfumerii, męczą Was Diory, Chanele, to spójrzcie na tą markę łaskawszym okiem. Polecam. A Kamsi, dziękuję za ciekawy komentarz. Inspirujący. Jeśli znaliście któreś z perfum, bo ta marka robi perfumy już od lat. Lewy mają takie klasyki swoje, męskie i damskie, to pewnie tym młodszym będą tam nie bardzo, nie przypadną do gustu, pewnie będą jakieś komentarze złośliwe o babci, o dziadku, ale te nowoczesne, no to chapeau bas. I to słuchajcie, jest też solidne, bo zobaczcie. No. No widać, że to najwyższa liga, po prostu. Godna przede wszystkim poznania. A jeśli znaliście, używaliście, macie jakieś swoje obserwacje, jeśli o te perfumy chodzi, proszę o komentarze. Wszystkiego pachnącego, pa, pa!